O, strzykawka. Zobaczcie. Ochrona. Oj, ale mamy prąd na urbexie. Witam na kolejnej wyprawie, ze mną Rafał z Go Urbex oraz Jan z Wypraw na Janka. I słuchajcie, jesteśmy w wielkim zakładzie produkcyjnym, co zresztą chyba widać. Część jest niestety już wyburzona, ale kusi mnie, żeby spróbować wejść na górę, bo wygląda to fajnie. Okay. Jakieś ślady są widoczne, czyli ktoś tędy łazi czasami. Są wycieczki. Tak? No. O, strzykawka. Zobaczcie. Strzykawka. No, zapewne zbierający zło dają sobie popalić. Albo jakiś urbexowicz cierpi na cukrzycę? Tak? Insulina sobie akurat strzykiwo? Tak jest, no i zbielił. No tak, jest to możliwe. Tak, rower tam jest. A zobaczmy tutaj. To jest taka, nie wiem, to nie była sterownia raczej. Nie, już to tutaj kantyna, nie ma. Możliwe. I tak sobie obserwował wszystko stąd. Ale śmierdzi tu. No, a zapachnie. Tak to zapachnie zatarło. No. Nie, nie mam. No, a było. No, aha, od auta. No właśnie, trafiło. Jak ktoś wie, niech napisze, no, bo mi się to nic nie kojarzy. To tylko w sumie. Mamy tyle śmieci. Te drzwi do kogoś prowadzą? Na... Dobre pytanie, wiesz? Zobacz, to było przesuwne całe. Można było wejść tylko tak. Albo... Kutka jest? O, dobra, nie dostaniemy się. Ale takie hale ja lubię, bo po prostu ilość przestrzeni. No, gdyby to też wizualnie powiększyło to przestrzeń, to nie wyburzali to piętro tutaj. A co właściwie było na tym piętrze? No tutaj były, jak była tłoczenia, to były te wszystkie maszyny tłoczące i tak dalej. Tylko, że ich od dawna nie ma. No ale jednak, jakby ja myślałem w ogóle, że oni jak to wyburzają, bo wcześniej tylko jakby ten środek robi, a potem to uprzątnęli, że nie wiem, może przerobiają to jakieś na jakieś magazyny, nie wiem, wysokiego składowania czy coś. Może. No właśnie, ale patrząc tam, to chyba się nie robi więcej gdzie to jest budynku. No nie. Widzę, że jest toaleta. Zerknę sobie. Zobaczcie, części od samochodów, kanapy, szyby. Zakaz wylewania do przystudzienek. Nie no. Czekaj. Słuchaj, kółka ci się... Policja mnie goni. Powietrze ci zeszło z kółku. Jednak Janek to Janek, no nie? Oj, człowiek myśli, że jedzie na urbex z poważnymi ludźmi. Dobra, wiemy już, że Janek potrafi jeździć na rowerze. Teraz, słuchajcie, zerknijmy do tej toalety. Dosyć niska, zapachy, słuchajcie, łagodnie mówiąc, nie są zbyt dobre. Spójrzcie na tą klamkę, ktoś to otwierał jakiś czas temu. Widać ślady palców, ale... O, ja dziękuję, dobra, wiecie co, naprawdę jasno muszę wyjść. Fuj. Nie wchodźcie tam. Spójrzcie, mamy regały, całkiem spore, ustawione pod kątem, tak jakby coś miało tam przesuwać się powoli do przodu, kiedy brało się pierwszy artykuł. Tak. Drugi miał zjeżdżać niżej.
po tych rolkach i być dostępny od razu do wyciągnięcia. Ciekawe rozwiązanie. I tutaj mamy coś podobnego. Tak. No, trochę rzeczy pozostawało. Tutaj mamy siedzenia, słuchajcie, razem ze stołami. Pewnie w trakcie przerwy pracownicy tutaj po prostu sobie siadali i no, jedli śniadania, powiedzmy. Hej! Coś słychać. Coś tam szczeliło na dole przed chwilą. Może to nic takiego. O, dobra, znowu to słychać. Okej, to nic takiego. Ale zobacz, jak tamta no, ta ścieżka, ten mościk został zniszczony. No co ten metal pracuje, to tak. Wszystko strzela. Czekaj, już patrzę do was, tylko zerknę tutaj jeszcze. W tamtej toalecie nie mogłem wytrzymać zapachu. Ale tutaj może będzie troszkę lepiej. No i w sumie jest troszeczkę lepiej. Ale nic takiego tu nie mamy. Zerknijmy do Rafała. Bo tutaj widzę, firanki są. Jest dokumentacja. Low, co tam? No, przeglądam sobie dokumenty, a tutaj nagle jakaś drużyna pierścienia. O kurde, czekaj, czekaj. Denmark, to były, pamiętam... Nie, coś się zbierało tutaj, nie pamiętam, czy była mapa tego świata, czy... No sam Denmark, ja pamiętam, że to wygrał zaszyty notesy i inne takie tam pierdowe. Tak, ale była gdzieś taka kolekcja, nie wiem, czy D'Agostini to nie wypuściło kiedyś w świecie Władcy Pierścieni, coś było. Co to jest? Informacja dla osób rejestrujących się w rejonach, Rejonowym Urzędzie Pracy. Okej. Okay. Masz w ogóle. Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. No to co? Tak, ale... Jak złożę, to uzyskam? Powiem ci, BHP, ośrodek szkoleniowy, ekspert. Tak, jest ciemień maila, tak. Na poprawę biedna, nie stać było na domenę. No wiesz co, albo to były takie czasy. To Białystok, no się nie wie. Słuchaj, a co to jest? Zgodnie z prawem, mecenas Janusz Górski radzi. Czy pozwalają na to przepisy? Przerywany czas pracy. Dobra, słuchajcie, jest czajnik, taki jaki w hotelu był, w którym się zatrzymaliśmy, więc... Nowy nie jest. Szafki, warki są, tyskie są, harnasie są. Można pracować. Spójrzcie, mamy kartę kontroli suwnic niewypełnioną. Tutaj kolejne i kolejne oświetlenie. I spójrzcie tylko na to. Co my tutaj mamy? Stare unitry? Oczywiście. Taraban 3 jest bez kit. No, raczej już nikt ich nie uruchomi. Jak widzicie, mamy kolejny rząd regałów z rolkami, przestrzeni, tak jakby światła wchodzącego, tutaj robi się coraz więcej. Nie widzę żadnego z takiego sprzętu ciężkiego do wyburzania. No ale z tego co wiem, ta hala jest rozwalana. Spójrzcie tylko na tą suwnicę. Ona jest przeogromna. Czy jest podany gdzieś udźwig? Kurde, nie ma, ale naprawdę ja myślę, że ona ma przynajmniej 12 ton dźwigu. Podłoga mocno wybrzuszona, pomimo tego, że nie jest drewniana. Tony metali czekają na wywiezienie. A nie, przepraszam, ona jest gumowa. Tak, ta podłoga jest, przepraszam, gumowa. Ta podłoga jest drewniana, pokryta... Co to jest? Jakiś bitumit? Coś takiego? Nie wiem, ale zerknijmy do Rafała. Rafał znalazł tablicę. A podejrzewam, że na tablicy pewne informacje, których pokazać nie możemy. No, tak. Tak, słuchajcie. Rok 2011. Z tego co widzę. Jest numer wydziału i tak dalej. Brygadowy zmian podany. No nie, no są to informacje, których nie mogę wam pokazać, ale cała sama tablica w naprawdę niezłym stanie. No ładna tablica, jeszcze to jak raz pasuje raz to, żeby powiesić karteczki. Patrzę tak, wyciek oleju, prasa 4.1.
Wyciek koleju, wyciek koleju, kolejna problemy, prosta. Tak, wypisane. Tak, zadomiono mechanika, tak. No, czyli dostał. Luty 2011. No, wyciekał olej. No właśnie, tak olej wszędzie czuć, powiem ci. No, gdzie nie spojrzysz. Każdy by tak olej, Słuchaj, weź mi powiedz, czy ta część hali była wyburzona wcześniej, czy... Ona była wyburzona dosłownie, to się na stało, nie wiem, w ciągu półtora miesiąca. Żartujesz? No nawet, no jakoś tak, no. A to co takiego zdobne? To jest zdobne? Nie wiem. To jest jakaś część takiego biurka jakby. No możemy iść na stołówkę pracowniczą, tak? To jest bardzo fajne miejsce. Tam też jest dużo rzeczy, w sensie dużo rzeczy bardziej wartościowych niż kubły ze śmieciami. Jeszcze dużo piw. Kawusia z Żabki i Orlenu. Tak, wiesz co, mamy szyby od samochodów, mamy grill od Opla. No i głównym daniem, jeśli to jest ze stołówki, to było piwo, z tego co widzę. Słuchaj, co chwilę mamy takie budki, jakby nie wiem jak to nazwać, stróżówki czy jakoś, gdzie... Wiesz co, no patrząc na tą tablicę, którą widzieliśmy przed chwilą, to znaczy, że tutaj po prostu miał zmianę mistrz danej pani. Mhm. Brakło mi słowa, wiesz, Brygadowy. Dokładnie, o tak. Słuchaj, znowu ten zapach. No to zapach, ja czuję, że jesteś w fabryce. Są kalki. Są jakieś... Słuchaj, co to jest? Jakiś filtr do wody? Nie wiem. Ma na pewno logo Festa, a Festa robi różne rzeczy do automatyki. Może to jest jakaś obudowa jakiegoś czujnika po prostu. Może. Ale spójrzcie tylko, co widziała osoba, która tutaj przebywała. Szkoda, że to tak szybko wyburzają. No ale... Kawał historii masz tam dla polskiej motoryzacji. No, no dobra, nie ukrywajmy. Ja myślę, że skoro w takim szybkim czasie została taka część wyburzona, to jest tylko, no... Zanim film się ukaże... Trzymali samo wyburzanie w ten moment. To trwało raptem 2 tygodnie, w sensie wiesz, nie pamiętam dokładnie kiedy, tak jak ci powiedziałem, że w skali 1,5 miesiąca się to wydarzyło, ale to było dosłownie 2 tygodnie, pyk, i tego nie ma. I przestali, bo zrobiła się burda w mediach o to. Tak? No tak, bo parę tygodni temu, czy nawet może na początku tego roku, właściciel się zmienił. O. Tak, już teraz deweloper przejął 100% terenu. Czyli standardowa, wiesz, śpiewka, deweloper te sprawy. No i zostało zablokowane właśnie wyburzanie, ale wiesz, jak zaczęli wyburzać, to do końca. No nie. Bo będzie wiesz, że się wygrodzi zawala, nie wiem co z tego. Wiesz co, tak samo w zakresie Południą, która była zabytkowa, konserwator nie zgodził się na wyburzanie, weszła firma, zaczęła wyburzać i już nie do uratowania jest. Tu widzę, jest jakiś dłuższy ciąg tych pomieszczeń. Janek coś znalazł. Elementy. O, no. Widzę, że tutaj jest trochę rzeczy. No to są fajne rzeczy. O, ty, jakieś siedzenia, słuchajcie. Nie wiem jakiego auta, ale Robotronik jest. No, zobaczmy, czy działa. To ma akcję odpalania. No nie. Ale takie kanapy, nie, skórzane, podejrzewam. Co my tutaj mamy? Plany przeglądów i zapobiegania... zapobiegawczych tłoczników. Lanos, słuchajcie. Lanos. Ty to co, tutaj DEU tylko produkowali? To podejrzewam, że po prostu, no, jak mieli umowę z nimi, no to karteczki tak się zaktualizowały. No, słuchaj, mamy program PQ100. Nie, czyli uzyskanie 95% wydajności. No nie. Widzę, że parę osób się pod tym programem podpisało. A tutaj mamy z kolei maj 2011 gazety, tak. No, widzę, że wszystko zatrzymało się w tym roku. Słuchaj, czy ja tutaj w szafie widzę rękawice niewykorzystane? Tak, rękawice, ale piwa są oczywiście zużyte.
Najważniejsza rzecz wykorzystana. Tam jest Super Express, też podejrzewam około. Przejdę. Ona jest z roku... już wam mówią. Lubną platformę teraz jej służy, to jak aktualny nagłówek. Tak, Bartosz Arłukowicz akurat. Maj 2011. Bez... Tak. Mam do ciebie pytanie, czy tak to wyglądało przed wyburzeniem tamtych części? Czy one też tak wyglądały? Tak. Czyli na tamtych częściach, które są w tej chwili puste, także były takie, no, podłogi, powiedzmy. I ja rozumiem, dlaczego tu jest drewniana podłoga, ponieważ jak coś spadło i poniszczyło podłogę, to łatwiej wymienić drewno niż, dajmy na to, robić wylewkę betonu nową. Ale no, sami widzicie kontrast. Tutaj jest w pełni, powiedzmy, jeszcze zachowane, tutaj po wyburzeniu. Różnica kolosalna. O, słuchajcie, widać właśnie, udźwig jest 12,5 tony. Ale dziwi mnie, słuchaj, że ten większy hak ma udźwig 5 ton, a mniejszy 12,5 tony. Tam jest 50 ton? Mi się wydaje, że tam jest przycinek. Chociaż może mi się wydaje, rzeczywiście. Bo sama suwnica ma 12,5 tony udźwigu. A cała suwnica, tak? No zobacz, tutaj jest tabliczka. Jak się cofniesz odrobinę, zobaczysz. Czekaj, czy 50 łamane przez 12,5? Chociaż tak, tak, dobra. Ty, rzeczywiście. 50 ton lub 12,5 tony. Kurde, kolos. Załączenie tego świetlenia kosztuje firmę przez okres jednej godziny 1 zł. Odpowiedzialny za oszczędzanie energii elektrycznej. No ty nie jesteś za odpowiedzialny za oszczędzanie energii. A może jednak jesteś? No, ja pewnie jestem smutny, bo się nie świeci. No nie. Zepsuli ci zabawę. Może któryś z bezpieczników się wywalił, albo któryś z kabelków jest źle podłączony. Tak. Poprzecinali. Mhm. No, jest no, po prostu... Ale widzę, że to tam wygląda podobnie jak w miejscu, do którego jedziemy za kilka godzin. Tutaj mamy całkiem spore taką przestrzeń. Nie wiem, ja to nazwę tak dla uproszczenia przestrzenią biurową. Nie. Bo... Taką biurową majsterską bardziej coś rezerwa. Co to jest? Zakaz wjazdu podejrzanych typów? Dobra, ty, naklejka mi się podoba. Zobacz, jakiś oficer policji zdążą w plecach. Jedno jestem pewien, patrząc na to, właściwie dwóch rzeczy jestem pewien. Po pierwsze, było to skomplikowane, po drugie, mieli problemy z rachunkami za prąd. Dobra, może skrótem przejdźmy w to miejsce. I słuchajcie, są lustra, jest zlew. Słuchajcie, tak patrzę, co tu jeszcze jest. Stary podgrzewacz wody. Wody już podejrzewam nie mamy, nie? Okej, okay, od razu lepiej. Się zastanawiam, czy to przypadkiem nie było coś na wzór stołówki, wiesz? Nie. Nie? Nie, ponieważ w tej części, a tutaj był szafownik, który wydawał części zamienne, to pewnie był magazyn. A... Z kolei po drugiej stronie narzędzia. Okej. Okay. Wydawanie części zamiennych, dobra. Masz rację. Wydawanie narzędzi, tak. I wybrzuszona podłoga. Nie wierzę. Czyli ktoś sobie zamówił pizzę tutaj i sobie jadł? No dobra, okej. Okay. Chcesz zamówić pizzę, no bo w sumie zrobiłeś to raz. No, zrobiłeś to raz i w tej chwili film ten, zobaczycie tutaj odnośnik do niego, bo to mnie zaskoczyłeś wtedy. Tak, pamiętam, tak. To było dobre. To było dobre. Nie wiem, czy byliśmy pierwszymi osobami, które nagrały jedzenie pizzy na Urbexie, ale... Byliśmy pierwszymi, nie widziałem czegoś takiego. Mm-hmm. Na polskim no nie. Ale to było fajne. Słuchajcie, mamy pomieszczenie biurowe, dziwne takie płachta, powiedzmy, dzieląca te pomieszczenia. No tak, powiem ci, że to wygląda jak jakaś sala konferencyjna trochę. Chyba, to ma powierzchnię.
Znaczy nie robili tej potańcy, że pożegnalną. Mhm. Ale wiesz co? Tak patrzę, że ta instalacja wygląda całkiem okej. No, zobacz na kontrolki, że się nie świecą. No nie, nie świecą się. Ale, ale... Słuchaj. To jest różnicówka nawet. No, słuchaj, ale mamy prąd na Urbexie. No. Wiesz co jest śmieszne? Że hotel, w którym jesteśmy, ma takie same włączniki. Te same. Widać, że państwówka. Gdzie jest Janek? Janek nam zaginął znowu. Nie wiem, ale ja się nie patrzę, jak pierwsza kolejna taka fajna fabryka idzie. No. No ale powiedzmy sobie szczerze, to jest nieuniknione. Wielkie zakłady upadają. Aj. Nam pozostaje jedynie zwiedzić ich ruinę. No, co to jest? Jakiś obraz? Słuchaj. Okej. Okay. Ty, no. Taka do polerowania podłóg? Ty, ale ona w sensie na mokro pracuje. Ciekawe, czy jeszcze sprawna. Zatachali do tego pomieszczenia, bo nie wiem, ty, a... No to mnie ciekawi. Sztuka nowoczesna. No jakaś sztuka jest. Jakaś sztuka drukowania. No. A się okaże zaraz, że to obraz warty miliony. O, windy. Okej, okay. Wiesz co, skoro tam był prąd, to ja muszę sprawdzić, czy... No dobra, nie. Ale na windzie nie jechałem windą na Urbexie od lat. To nie jest... To... Tak. Aha. Zobacz, kolejne telefony, ale bez tarcz, czyli tylko wewnętrzne. Zobacz, ej, szafa pancerna. Ale zobacz, jest tupia czaszka na niej. Czyli przy czym tutaj materiały teoretycznie niebezpieczne, tak? Może jakaś ta pasta była niebezpieczna. Słuchaj, przekaźnik B2. Nie, jakieś tutaj pasta. No zamek. Zamek? W tej małej. Tu, o, tak, wywiercony, słuchajcie. Ale. Ty, i tak się nikt nie dostał do środka. Czyli raczej robili to w rolnicy. No. Ale słuchaj, no robili hałasu tutaj, prawda? No, mówił, że w trakcie wyburzeń na przykład już. Mówisz, pracownicy korzystali z okazji? No, może być. Dobra, ja zakładam, że Janek jest gdzieś na górze, więc... To co, którędy? Tędy? Nie wiem, czy wygodnie plecaka zostawić, bo tam... Ale ja nie wiem, którędy zejdę, wiesz? Janek był już na górze, a ja nie. Więc teraz korzystam z okazji. I wchodzę. Jest tu naprawdę wąsko. Z plecakiem ledwo się mieszczę. No. Robi się wysoko. Ochrona. Chłopaki uciekają. Widzisz telefon? Ale jasno. Czyli to nie pierwszy raz, jak auto tu wjeżdża? To jest
Jezu, nas to po prostu nas musiał wiedzieć, proszę. Nawet nie zwrócili uwagi na to. Nas zasłonił kurde jedna ta budka. No. Ale wiesz, przez część, jak on jechał z tej, tu byliśmy. Może sesję zdjęciową robią. Właśnie to jest pytanie, ale to powiem wam, że... Jest to wycofka prawdopodobna. Koleś, który miał tutaj muzeum. No. Mówiłem, ona ma kontakty, mimo tego, że po prostu przyjdzie stąd. Większość tych firm też zniknie, bo... No. Wszyscy zostali w tym, czyli korzystają z okazji, żeby porobić zdjęcia pewnie. Dobra, słuchajcie, poszliśmy z głównej hali, bo tam się zaczął robić zjazd jakiś aut. Jesteśmy w biurowcach, słuchajcie, i mamy tutaj tak... oleje, plan na rok 2009-2010, windy, suwnice, inne rzeczy. Nie będę wam tego pokazywać dokładnie. No ale jak widzicie, trochę mebli zostało. I tutaj mamy, co to jest? Wydany w kontroli biurowiska. Mega bajzą jest tutaj. No. Widać, że to porozwalali, szukali skarbów. Podręcznik właściciela globalnego procesu uruchomienia CKD. Luty 2007. Dobra, zerknijmy tutaj z boku, co jest. O, większe biuro. Słuchaj, widziałem zdjęcia, że to wyglądało lepiej. No, znacznie lepiej to wyglądało jakiś czas temu. No, jest tego sporo, wiesz. Ale wszystkie tutaj segregatory, które są, żaden nie przekracza roku 2010. Okej, tego nie możemy już pokazać. 14 października 2010. No nie, prądu tutaj nie ma, ale czekajcie, zerknijmy szybko. Czy to jest damska toaleta? Ciężko stwierdzić. O, właśnie. Widzę, że w niektórych pomieszczeniach jest prąd. No. Pomieszczenie gospodarcze. O, czyli lodóweczka. Ekspres przelewowy, słuchajcie, i z Fotonu, nie, ZZP, Żywickie Zakłady Papiernicze w Żywcu. Są kalki? Tak, słuchajcie, kalki, nigdy nie używane, tak myślę, lata 70. Jest radzieckiej produkcji lodówka. Tak, ten model już widziałem kilka razy, jest w naprawdę niezłym stanie. Mógłby iść do muzeum, szczerze mówiąc. Papiery i jeszcze raz papiery. Słuchajcie, i tutaj, no niestety, troszkę gorszy stan, ale te płytki wyglądają, jakby same odpadły. Zresztą, jak widzicie tutaj, wszystko pracuje, są naprężenia i tak dalej. Niespodzianki oczywiście w toalecie pozostawione. No jak widzicie, biura nie są małe i one naprawdę ciągną się i ciągną. Podejrzewam, że przez całą długość tej hali, przepraszam, serwerownia pozamykane. Tego nawet nie będziemy ruszać. Słyszę chłopaków gdzieś tutaj. Sp-
spójrzcie, kolejne pomieszczenie gospodarcze. Kotek tu był. Gdzie jesteś, Magda? No. Bardzo ciekawe pytania, ale jak znowu widzicie, miejsce na odpoczynek, na dokumenty. Słuchajcie, podejrzewam, że to jest, mam takie przeczucie, że to jest Biuro Solidarności. Mogę się mylić, ale mam takie przeczucie. Mylić się z rzeczą ludzką. Tak. Słuchajcie, no mamy tutaj ISO 9000 potrękę. To jest z roku 97. Staraliśmy się wtedy dopasować oczywiście do standardów unijnych, więc no, takie dokumenty to żadna nowość. Co my tutaj mamy, słuchajcie? No, zniszczenia są wszędzie. Czy to jest plecak? Nie, to jest bluza. Okej, ktoś bluzę zostawił. O, mamy DU monitor, stary. Myszkę nawet. Myszka to jest pewnie jeszcze kulkowa. A4Tech. Tak, kulkę ktoś zabrał. Kolejne biuro, no całkiem nieźle zachowane. Powiem wam, że 2008, 2009 i 2010. Trochę papierów jest, chyba nawet faktury są. Tak, słuchajcie, jest. Jest faktura. No, no. To dopiero, słuchajcie, jest składowisko. Zobaczcie tylko. Kurde. Tak. Nie wiem, ale ktoś tak. Może ten kolega, który tutaj... Kalendarz z 2010 roku. Nie no, powiem wam, że biuro jest ogromne, dokumentów multum. I zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Dokumentacja. Montaż, odlewnia. Korzystał ktoś z was z Windowsa 3.11? Tak. No. Miałem na nawigacji kiedyś. Microsoft Works Essential. To jest rok dla Windows 3.1. Mhm. Który rok? 93. Tu jest coś, no, dyplom. Tak. Słuchajcie. Pan Kazimierz, rocznik 58. Z czego? Uchwałą podstawowej komisji egzaminacyjnej otrzymał kwalifikację ślusarz maszynowy. Gratulujemy panu Kazimierzowi otrzymania tytułu ślusarza. Otwierał tą szafkę tam na dole. Podręcznik użytkowania Microsoft Windows. Słuchajcie, 3.11. Jedyne 715 stron. Słuchaj, ty to bardziej się znasz na tym. Co to jest posiadające rozszerzenie analogowe pokrętło? Microna. To jest stacja CD. 100%. A, tak, racja. Włączona jacka, przycisk tak, otwierania. Tutaj przycisk sprawdza tackę, czy się tam wysunęła. Tak, ktoś to rozebrał. No, także... O, a słuchajcie, a to oczywiście dyskietka 3,5 cala. Dobra, słuchajcie, będziemy pokazywać, co jest zapisane na tej dyskietce 3,5 calowej o zawrotnej pojemności 1,44 MB. Każdy, kto miał Amigę 500, powiedzmy, wie, co to znaczy szufrować 5 dyskietkami w Mortal Kombat 2. Tak. 5 było? No, o ile pamiętam, 5. Włączałeś Fatality Wóz Dysk 2, wczytuje się Wóz Dysk 3. I dopiero szło. No, bardzo stare, czy na złącze PS2. Tak, no, ale tam, no, wydaje mi się, że też kiedyś można było trafić stać, tak, gdzie na złącze BIM. Co to jest? BTC, Made in Korea. Szafy, słuchajcie, no, porozwalane, ta się ledwo trzyma. Dokumentacji zawierające oczywiście dane osobowe mnóstwo, ale oprócz dokumentacji są także instrukcje, na przykład tutaj odkrywcze połączenie, tak, czyli złącza różnego rodzaju, wago, z tego co widzę. A to co? Coś po niemiecku, ale jakaś wielka maszyna, tokarka, słuchajcie. Wielka tokarka. To jest, co znaczył, 64 strona. 64? Będzie tyle. 76 rok, słuchajcie.
I tu jest jakieś ostrzeżenie po niemiecku, ale nie będziemy tego tłumaczyć. Zobaczcie tylko na te szafy, ile tutaj jest dokumentów. Słuchajcie, mam tutaj w tej chwili to wszystko. To są raporty dzienne 2,5 roku działania tych zakładów. Zobaczcie, ile tego jest. Po prostu każdy dzień, są nawet godziny wyszczególnione pracy. Problem pęknięcia przewężenia. Inny problem. Wnioski rozwiązania. Regulacja tłocznika. Wgnioty. Sypiący się ocynk. Wnioski rozwiązania. Wycieranie tłocznika. No po prostu historia każdej awarii w latach 2007-2010 w jednym segregatorze. A tych segregatorów mamy tutaj setki. A jak widzicie, światło jest. Przynajmniej na części i tak, tędy przejdziemy bez problemu dalej. No dobrze, zobaczmy toaletę. Słuchajcie, pasta BHP. Jaki rok ważności, tego już nie odczytamy. Ta toaleta wygląda, szczerze mówiąc, jakby była wykonana w latach 80., 70. może nawet. I od tamtego czasu nic się z nią nie działo. Ciekawy jestem, czy da rady gdzieś tutaj światło zapalić. Ale nie widzę nawet włącznika. O, zobaczcie, kolejne miejsce na dokumentację. Sporo dokumentacji jest niemieckojęzyczna, czyli sporo sprzętu było produkcji niemieckiej. Toaleta damska, prądu nie ma. Jak to wygląda? Przyjrzyjmy się. No, tak jak możemy się tego spodziewać. Ktoś był naprawdę zdesperowany, żeby tutaj wejść. Okej. Udało się wejść i słuchajcie, tak, ktoś się bardzo popisywał swoim brakiem talentu. Co my tu mamy? Cała prawda o kobiecie i jego życia, co za pazura. I mamy styczeń 2008 rok. Zobaczcie, Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. Wszyscy młodzi. Skarb z roku 2008 oraz mamy jeszcze M jak mieszkanie z 2007. No, ślady wandalizmu oczywiście są bardzo dobrze widoczne. Kolejna szafa pancerna. Tak, tutaj się także dostali, z tego co widzę. Ale poza tym no, nie ma nic ciekawego. Mamy klatkę schodową. Co tam? Ale jestem zarobiony. Żubra przyniosłem, panie dyrektorze. O, dziękuję bardzo. Żubra jak na kasyka. Co to za pomieszczenie w ogóle? Nie wiemy. Żubrownia. Żubrownia? Pokaż, żubra. Aha, czekajcie, czekajcie. To jest takie miejsce do schowania się, czy po prostu... Okej. Kolejne dokumenty, oczywiście. Ale przy okazji można tutaj się skryć w tych regałach, w tych szafkach i po prostu sobie odpocząć. Gaśnica. 2015 rok. Ostatnie kontrola. O kurde. No, powiem ci tak. Jeśli jakiś idiota stwierdzi, że można tu zapałkę wrzucić, to będzie problem. No. Ale skąd to dokumenty? No to jest to najfajniejsze, to wyciąłem. Tak? Tak, bo od tego czasu szukałem wszystkich rzeczy związanych powiedzmy, no, z pewnym znanym samochodem, który był tu produkowany. A. I dosłownie, tak, nie ma nic. Wiesz, co to? Słyszysz ten dźwięk? Się jedna z centralek i no słuchajcie, to wygląda na odnowione w miarę, w porównaniu do tego korytarza. Przynajmniej. Słyszymy gdzieś ten dźwięk, takie pykanie. Też to słyszycie? Zbliżamy się do tego. Słychać wyraźnie ten dźwięk taki. Dobra. Wiecie co? A ja sobie przejdę. Dobra. Ktoś tutaj rozwalał. Słuchajcie, oczywiście teczki z dokumentami. No trochę ich jest, ale
ja widzę, że tutaj jest tego jeszcze więcej. No, jak widzicie tutaj kolejne pomieszczenia biurowe. To robi szczególne wrażenie, ponieważ jest całkiem spore. Ma nawet lodówkę. Pytanie jakiej produkcji. Także radzieckiej. I słuchajcie, tutaj jest jedna rzecz. Ja myślicie, co to jest? To w środku coś. Ser tofu? Nie wiem. Wygląda dziwnie. Słuchajcie, powtórzę się, ale po raz kolejny są faktury, są zamówienia, są nazwiska, no, pozostałe dane i to wszystko nie powinno tutaj być. Powinno być to w jakiś sposób zabezpieczone, sprzątnięte. Tym bardziej, jeśli rozpoczęto wyburzanie tego. I słuchajcie, to mnie ciekawi, ponieważ stare na nowe. Rok 2010. Co my tu mamy? HP. Procesor Intel i3-330M, dysk 320 GB, pamięć RAM 3 GB i Windows 7 Premium. Stare, stare czasy. Dobra, słuchajcie, meblościanka, taka jak w wielu domach w latach 90. Są biurka troszkę nowsze i oczywiście kolejne dokumenty. Tych akurat tutaj nie brakuje, jak widać. Spójrzcie tylko na to. Mamy dokumentację, której po prostu nie boję się pokazywać. Wiecie dlaczego? Rozumiecie. Czyli zamawiali z Chin, zanim było to popularne na AliExpress. Dźwięk jest coraz wyraźniejszy i powoli zbliżamy się do jego źródła. Ale zanim odkryjemy, co wydaje ten dźwięk, to ja bym chciał podejść tutaj. Kolejne biuro. Wygląda jak jakaś sala konferencyjna, gdzie po prostu można było dzielić się pomysłami. Krzeseł już nie ma. Oświetlenie. O, słuchajcie, tak. Oświetlenie jeszcze działa. Ja bardzo lubię te momenty, kiedy naciskam włącznik i po prostu załączam oświetlenie. To mi się bardzo podoba. Kaloryfery jeszcze są. Zresztą mając tyle złomu na dole, to nie dziwię się, że złomiarze nie są zainteresowani zbieraniem takiej drobnicy. Natomiast to pomieszczenie, takie boczne, chyba do zrobienia sobie kawki, herbatki. Spójrzcie, kolejna igła. Jest to trochę niepokojące, że już... Tak, druga strzykawka, słuchajcie. Druga strzykawka. No... Różni ludzie mogą tutaj chodzić, powiedzmy sobie szczerze. Szafy pancerne opustoszałe. Dobra, chodźmy dalej. To gdzieś tu. Tak, dźwięk dochodzi stąd. Dobrze, widzę kolejna sala konferencyjna. Mamy kolejne toalety, tym razem nawet z prysznicem. Nie, napięcia nie ma. Dobra. Słuchajcie, nie przedłużajmy tego. Chodźmy na dach. No. Okej, okay, dobra. Tak jest. O, to będzie ciekawy widok. Wow. To widzę tę część wyburzoną, na której dachu nie ma. Mam nadzieję, że to widzicie. Troszeczkę dzisiaj wieje. Powiedz mi, bo mówiłeś, że tutaj jeszcze jakieś firmy się znajdują, ale z tego co wiesz, już mają wypowiedzone umowy. Tak, mają różne terminy, no, tak mi powiedział jeden z pracowników z jednej z firm Polska, której jeszcze na jakimś momencie, gdy on zmieniał po prostu, o, to raczej nie za tak. Nie. Jak zmieniał właśnie, wiesz, robotę, bo pracował raz w jednym jakimś tam magazynie, potem w jakimś jeszcze innym. Czyli bardzo prawdopodobne, że to niedługo opustoszeje i zostanie za jakiś czas rozebrane. Dokładnie tak. Jakiś deweloper przejął, rozumiem, ten teren i planuje już budowę kolejnych osiedli. Tam wyłaniają się kawałki bloków właśnie. Aha. Już nawet na terenie jest Żabka. O, spoko.
Też warto dodać, że sam teren tej fabryki ciągnął się jeszcze tam, gdzie widać trasę i tą reklamę, co nie? Tak. To właśnie tamten budynek był jakby ostatnim, który należał do tego terenu. No to to były spore naprawdę zakłady. No. A więc słuchajcie, doszliśmy na sam szczyt zakładów, czyli na dach i właściwie nie mamy gdzie iść dalej. Nie wiadomo, czy tam nie zebrały się kolejne grupy jakichś fanów motoryzacji. Tak więc tutaj po prostu zakończymy. Dziękujemy Wam za uwagę. I do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. Buziaczki. Dobra. Jesteśmy na... O, zobacz, kolejna strzykawka. To jest niewiarygodne, ale... Co to za strzykawki? Wyglądają jak jednorazówki. Słuchajcie, magazyn odzieżowy z tego co widzę. Jesteśmy w tej chwili na poziomie ziemi. Że tak powiem, gruntu. Słuchaj, trzeba zapalić światło. Gdzie mamy włącznik? Znowu jest jakiś kalendarz, tym razem kuriera 7, który już nie istnieje. Chyba już nie. Słuchajcie, są stare aluminiowe sztućce, a ja szukam włącznika światła. Czy gdzieś tutaj da rady zapalić, to było fajne. Powiem tego, że jest to magazyn. Tak, jest pralnia. Rozliczenie prac i środków czystości. Trochę tutaj odzieży pozostało. Jednak. Hej. DUFSO. Ty, przebierzam się za pracowników. Spójrzcie. Gdyby ktoś chciał robić rekonstrukcję pracy w tym zakładzie, no to ma sprzęt do tego. O! Fajne. Model 1001. Jeszcze działa, tak? No, powiedzmy, że działa. Nie no. Ładnie się, słuchaj. Zacina. Ładnie się zacina. Ładnie się zacina, tak. Nie no. Klasyk. Poważnie? I to myślę, że to jest twój rozmiar? Tak. Rodowity koreańczyk. Powiem ci, prawie. Nie, no dobrze. Zobacz, to jest przecież od starego Singera część przynajmniej maszyny do szycia, jest napęd, tak, który jeszcze działa, tylko brakuje samej maszyny. Postawiłbym, że to łącznik raczej. Ja widziałem głównie Singera. Tutaj? Tego typu maszyny do szycia, to było Singery zazwyczaj. W tym zakładzie polskim no, starym naucznikiem. Możliwe. No tak czy inaczej, nie ma najważniejszej części. Tutaj słuchajcie, słyszycie to? Tak, duchy. Nie no, to, że ten wał się rusza sam, jest to efektem tego, że wiatr wieje. I po prostu nic nie stawia mu oporu. Co my tutaj mamy? Czy mamy rok produkcji? Wszystko jest tak brudne, że nie chcę tego dotykać nawet. No powiem wam, to jest nieczytelne. Ale chyba 78 rok widzę.